Panie i panowie, mam zaszczyt zaprosić do nas pana podsekretarza stanu, pana Mariusza Handzlika, ministra Mariusza Handzlika. Prosimy bardzo. Dziękuję bardzo. To jest rzeczywiście dla mnie ogromny zaszczyt. Tym bardziej cieszę się, że mogę tutaj być, ponieważ kiedy miałem okazję zapoznać się bliżej z tym projektem Tato.net i mieszkałem za granicą wiele lat, z radością odkryłem coś, co rzeczywiście wydarzyło się po raz pierwszy w moim życiu, że możemy tak świadomie rozmawiać o sprawach, które nas łączą, wszystkich ojców. I Darek podniósł ten temat, stworzył sieć kontaktu z ludźmi, którzy nigdy się nie bali powiedzieć, a nawet o trudnych sprawach. I zaczęliśmy o naszym ojcostwie rozmawiać. Fantastyczne doświadczenie. I to, że mam dzisiaj takie czwarte forum, to jest duże osiągnięcie. Za to Darkowi bardzo chciałem podziękować i wszystkim państwu, którzy w tym projekcie uczestniczycie, bo to jest rzecz rzeczywiście niesamowita. Kiedy pamiętam, mówiliśmy o ojcostwie jeszcze w naszej wspólnocie we FACie w Lublinie, to może czasami się wydawało tak jeszcze daleko, bo nie byliśmy wtedy ojcami, a dzisiaj mamy dzieci. Ja mam trójkę dzieci, Julcię, Iwonkę i Jasia. I tak myślę, że to najpiękniejsze doświadczenie, jakie mogło mnie spotkać w życiu, właśnie bycie z tą wspaniałą trójką dzieci. Ja myślę, że mamy tutaj takie podobne przeżycia i to jest niezwykle budujące. Bardzo dziękuję, że tutaj dotarli do nas goście z różnych stron świata, którzy się zajmują tym zawodowo. I prezydent, który przygotował swoje posłanie na to nasze spotkanie dzisiejsze, prosił mnie, żeby przekazać, że jest ojcem, ma wspaniałą córkę, ma dwie wnuczki. I duchowo jest z nami tutaj obecny i ma ten zaszczyt i honor właśnie odczytać jego list, który skierował do organizatorów i uczestników 4. Międzynarodowego Forum Ojców.